Klaudia, kochanie, idę do garażu, gdybyś mnie potrzebowała, to no wiesz, gdzie mnie szukać. A okej, jakoś dziwnie się Martin zachowuje, dość smutny jest. Pewnie to przez te Porsche, które mu ukradli. Ach, kurczę, tak bym sobie coś pogrzebał przy samochodzie, ale oczywiście go nie ma. Ach, idę do garażu, może znajdę sobie coś do roboty. Ale Martin, już jedzenie prawie gotowe, także nie, żeby nie zajęło ci to za długo. Dobrze, dobrze. Och, czemu zamknięty jest garaż? Może ktoś go znalazł mój samochód? Czy to może niespodzianka Klaudii? Och, nie. To byłoby zbyt piękne, by było prawdziwe. Och, myślałem. Co ja mam tutaj dzisiaj porabiać? A wy dziewczynki, co robicie? Tak, mama, idziemy na spacer z wózkiem. Ja jem, ale niedługo wracimy. Dobrze, bo już jedzenie praktycznie gotowe, także za 10 minut będzie z powrotem. Dobrze, mama, okej. Idziemy tylko tu na spacer wokół domu. Chodź, Ema. Dobrze, dziewczynki. No to w takim razie bawcie się dobrze, ale bądźcie tu z powrotem. Jejku, a mogę to ja poprowadzić trochę ten wózek? Tylko ty cały czas go pchasz. Nie, nieprawda, ale oczywiście, chodź. No, a mogę ją ponieść? Ty będziesz pchał wózek, a ja będę niosła lalkę. No dobra, okej, jak chcesz. Popchnij go sama, mi to jest obojętne. Zresztą rób, co chcesz. No dobra, no to chodź. Co robimy? No, idziemy w tamtą stronę w takim razie. Przejdźmy się wokół domu. Dobra, a co robi tata? Widziałaś? Wchodził chyba do garażu. No, jest tutaj, jest. Cześć, tata! Hej, dziewczyny, co robicie? A, idziemy tylko na spacer z wózkiem. No dobra, to nie za daleko, bo mam mówiła, że już jedzenie gotowe. Dobra, dobra, pa! Będziemy za chwileczkę, także widzimy się zaraz. No, do zobaczenia. Nawet Ema ma swój pojazd, a ja nie. Kurczę, co ja mam tutaj robić? Bez samochodu czuję się jak bez ręki. O matko, ale nuda. Ej, Stefan, zobacz, Martin jest w środku. No widzę, idealnie, jest tam sam. Dalej, realizujemy nasz plan. Powinien wypalić, to szybko. Na trzy, tylko nie zdradź się. Ej, pod kocyk! Ej, 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 co robicie? Co robicie? Szybko, prowadź go, prowadź! Ej, co wy, co wy robicie? Co wy robicie? Klaudia, Klaudia, ratunku! Cicho, cicho bądź! To jest porwanie! Porwanie, Klaudia, Klaudia, ratunku! Cicho, cicho bądź, cicho, tutaj, szybko! Stefan, otwieraj ten bagażnik, szybko! Bagażnik? No dobra, co robicie, co robicie? Szybko, szybko, zamykaj tą klapę! Jest! Ej, ej, Klaudia! Dobra, a myślisz, że to było niezbędne, żeby go w bagażniku wieźć? Tak, zdecydowanie niezbędne, szybko, ruszamy! No dobra, dobra, o to dalej! Tylko nie z pieskiem oko, musimy stąd się zmywać! Szybko, wsiadaj! Jestem, jestem! Klaudia, Klaudia, ratunku! Jestem w bagażniku! Ratunku! O kurczę, co to za dziwny samochód? Czy jeszcze go nigdy wcześniej nie widziałam? Ja też nie. Co to za rejestracja? PM17? O kurczę, nie znam takiej rejestracji ani takiego samochodu. Ale tata chyba sobie poszedł, bo nie ma go w garażu. Gdzie on poszedł? Chyba jest na obiedzie, no tak bym powiedziała. Chociaż dlaczego nasze rowery są przewrócone? To naprawdę bardzo dziwne. Chodź, idziemy do domu zobaczyć, gdzie jest tata i zapytać mamy, co tu się mogło wydarzyć. Chodź, chodź, już pewnie go jedzenie gotowe. Mam nadzieję, że tata jest w środku. Ej, no ale co tata by tak przeszedł niezauważony? Poczekaj, Hania, poczekaj na mnie, już biegnę. Nie idź tak szybko. No, cześć dziewczyny, wchodźcie. Już jedzenie gotowe. A gdzie tata? A taty nie ma w środku? Myślałyśmy, że już siedzi przy stole. No, bo jak wychodziłyśmy, widziałyśmy tatę w garażu, ale chwilę później wracałyśmy też przy garażu i go nie było. O, to naprawdę dziwne. Ciekawe, ale nie wchodził tutaj, może jest w ogrodzie. Nie, chyba tam nie ma taty. Nie widziałam go przynajmniej. Ciekawe. No dobra, dziewczyny, no to zaczynamy bez niego, no trudno. Ale mamo, to naprawdę dziwne. Mi się wydaje, że tata mógł być uprowadzony, wiesz? Tak wszystko na to wskazuje. To było jakieś dziwne auto odjeżdżało i nie znam tej rejestracji. Naprawdę? Jak to? Ale nie, no co, tata uprowadzony? Takie rzeczy tylko w telewizji się zdarzają. Na pewno, mówię ci. Myślę, że zasiedział się przed telewizorem. Na pewno. Zaraz pewnie wróci. Idę sprawdzić, czy go nie ma może z tyłu domu.